Witam, nazywam się Adam Becker i przedstawiam Wam dzisiaj kolejny, już ostatni etap historii mojego życia. Ostatni historii, ale nie ostatni w ogóle, mam nadzieję, ponieważ odtąd historia mojego życia będzie się rozgrywała na Waszych oczach. Stosunkowo szybko wyszedłem z klinczu finansowego, rozpoczynając współpracę z moim kolegą, który też kiedyś pracował w Rainbow i osiągnął tam wyższą pozycję niż ja. Teraz został wyłącznym dystrybutorem włoskiej firmy produkującej hydromasaże, a jego firma EDLF jest dzisiaj jedną z najbardziej znanych wywodzących się ze sprzedaży bezpośredniej. Chociaż dzisiaj kojarzy się chyba najbardziej z automatycznymi odkurzaczami Roomba, które zresztą on wprowadził także do Polski. W każdym razie miałem kilka biur i podbiur w Polsce i odkułem się finansowo, ale byłem już zmęczony sprzedażą bezpośrednią. Jest to ciężki kawałek chleba, zwłaszcza dla kogoś, kto tak jak ja jest bardzo emocjonalny i empatyczny. W praktyce wygląda to bowiem tak, że przygarnia się kogoś do firmy, szkoli go, opiekuje się nim, czasami pożycza lub pomaga kupić pierwszy samochód, zaprasza do siebie do domu, wysłuchuje wszystkich jego żali i narzekań. Jednym słowem, pomaga mu się stanąć na nogi albo rozpocząć normalne zawodowe życie. Następnym etapem jest okazywana, nawet nadmiernie przez delikwenta wdzięczność, zapewnienia, że będzie to pamiętał do końca życia i takie tam pierdoły. Następnym, w miarę wzrostu zarobków i niezależności, coraz bardziej wyczuwalne pretensje, że się otworzył i okazał słabość. Jeszcze później niechęć spowodowana ciążącym poczuciem wdzięczności. Na końcu nieunikniona zdrada i wydymanie dobrodzieja, któremu się jeszcze niedawno deklarowało dożywotnią wdzięczność. Powtarzalność tego schematu jest praktycznie nieunikniona i po prostu męcząca na dłuższą metę. Zacząłem więc szukać możliwości zarabiania pieniędzy w inny sposób i jeden z dobrych znajomych, który prowadził kiedyś firmę ochroniarską, a później ją sprzedał w miarę korzystnie, doradził mi inwestycję w tę branżę. Poznał mnie z emerytowanym pułkownikiem Straży Granicznej, ustaliliśmy, bodajże z Okęcia, ustaliliśmy, że ja daję kapitał, on kontakty i założyliśmy spółkę z o.o. Stosunkowo szybko okazało się, że interesu z tego dla mnie nie będzie, ponieważ kontakty okazały się takie sobie, a pułkownik, jak to honorowy oficer postkomunistyczny, podbiera kasę z firmy, działając na jej szkodę. Powinienem właściwie zgłosić to do prokuratury, ale byłem już w trakcie prowadzenia kilkudziesięciu spraw skierowanych przeciwko klientom, którzy nie spłacali należnych wobec mojej firmy zobowiązań i byłem tym tak zmęczony, że odpuściłem. System sądowy do dzisiaj jest po prostu czymś koszmarnym w Polsce. Ponieważ miałem sporo znajomych lekarzy, głównie kardiologów i interesowałem się nowinkami technologicznymi, postanowiłem zająć się telemedycyną kardiologiczną. Wszedłem jako wspólnik, a właściwie weszła moja teraz już ex-wife do spółki Cardiosystem prowadzonej przez dwóch znanych kardiologów, profesora oraz specjalistę od EKG. Poświęcę temu jeszcze zapewne nie jeden filmik, bo rzecz jest arcyciekawa i pokazuje, jak w szkle powiększającym wszystkie patologie polskiej służby zdrowia. W każdym razie mój projekt pod tytułem Mobilny System Nadzoru Kardiologicznego zdobył pierwsze miejsce w zorganizowanym przez Polkomtel, czyli właściciela sieci Plus, konkursie technologicznym. Statuetkę i dyplom wręczał mi minister Bałc, a wszyscy znajomi byli przekonani, że teraz firma odpali na pewno jak rakieta. Może by i odpaliła, ale musiałbym mieć, jak zasugerował znający się na rzeczy człowiek, jakąś bańkę euro na łapówkę, która spowodowałaby objęcie procedury refundacją NFZ. No i jeszcze musiałbym wiedzieć, komu ją wręczyć. Pierwszy lepszy nie może. Nie miałem tego, więc postanowiłem sprzedać firmę wcześniej wykupując od lekarzy ich udziały. Jedną z osób, która odkupiła udziały w kardiosystemie, był obecny zresztą minister zdrowia Łukasz Szumowski, mój sąsiad i znajomy, bardzo zresztą porządny człowiek i dobry lekarz, jak na polskiego lekarza. Nasze dzieci chodziły do szkoły prowadzonej przez siostry Felicjanki w Wawrze. Mieszkaliśmy w Aninie, gdzie kupiliśmy apartament w ładnym domu, wybudowanym kiedyś przez Wojciecha Paradowskiego, pseudokotlet. Wtedy tego nie wiedziałem jeszcze. Oficjalnie dewelopera, w praktyce członka tzw. mafii pruszkowskiej, podobno ich skarbnika. O nim i o samym domu, gdzie mieszkała m.in. kochanka Wojtka Gąsowskiego, bliski kolega zastrzelonego w klubie Gamma Ludka, też na pewno jeszcze opowiem. Moim bliskim sąsiadem był też Janusz Graf, o ile wiem, jeden z szefów Pruszkowa po śmierci Pershinga.
Bardzo miło wspominam ten okres, nie ze względu na sąsiedztwo, ponieważ, ale dlatego, że związany był z moją stabilizacją małżeńską. Przestałem zdradzać żonę i postanowiliśmy mieć następne dziecko, którym okazała się druga córka Zosia. Kardiosystem z powodu poniesionych przeze mnie kosztów i niezbyt szczęśliwego zbiegu okoliczności stał się jednak przyczyną kolejnych poważnych problemów. Nie tylko finansowych, ale głównie finansowych. Piętrzące się kłopoty, stres powodowany troską o rodzinę w niepewnej, a właściwie fatalnej sytuacji finansowej doprowadziły do udaru mózgu, w wyniku którego straciłem na pewien czas wzrok w prawym oku. Udar i komplikacje zdrowotne spowodowane, jak się później okazało, przewlekłą boreliozą doprowadziły do tego, że mając ograniczoną zdolność logicznego myślenia, zostałem wmanewrowany w udział w tak zwanej karuzeli VAT-owskiej, o czym opowiem już w kolejnym odcinku. Może nie następnym, ale na pewno w którymś. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i poznać mechanizmy tych działań, subskrybuj mój kanał. Jak już opowiadałem wcześniej, opuszczając w maju 1989 roku mury więzienia, obiecałem sobie nigdy więcej ich nie przekroczyć i żyć tak, żebym zasypiał i budził się spokojnie. Przez 20 lat dotrzymywałem tego postanowienia, mimo często poważnych zawirowań finansowych, spowodowanych moim niefrasobliwym podejściem do pieniędzy i wrodzoną rozrzutnością. Po udarze mózgu i sprzedaży kardiosystemu nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. Sprzedaliśmy z dużą stratą apartament w Aninie i po spłaceniu kredytu hipotecznego została jakaś kwota na ewentualną inwestycję. Zgłosił się wtedy do mnie poznany 2 lata wcześniej znajomy, który przez pewien czas współpracował z moją firmą i miał prowadzić śląski oddział kardiosystemu. Nie doszło do tego wtedy, ponieważ wylądował w więzieniu za jakieś oszustwa kredytowe. Okazało się też, że pomógł mojemu bardzo bliskiemu koledze praktycznie ukraść z konta mojej firmy 150 000 zł, co stało się właśnie bezpośrednią przyczyną mojego udaru, takim katalizatorem. Teraz po spotkaniu z moją mamą, którą znał, wrócił jako skruszony grzesznik, mówiąc, że chce się zrehabilitować i pomóc mi odzyskać pieniądze, które przez niego między innymi straciłem. Niewątpliwie okazałem się idiotą, wierząc w tę bajeczkę, ale mózg w tamtym okresie miałem mocno rozmiękczony. Nie będę wdawał się w szczegóły objęte tajemnicą postępowania karnego, które cały czas się toczy w tej sprawie. Przez długi czas nie orientowałem się w ogóle, że rzecz jest mocno podejrzana, i zadowolony z tego, że znów nieźle zarabiałem jako pośrednik, nie zadawałem zbyt wielu pytań. Zarabiałem już w przeszłości po prostu o wiele więcej, sprzedając odkurzacze i byłem więc przyzwyczajony do dużych obrotów i zysków. Po pewnym czasie jednak moje podejrzenie wzbudziła łatwość, z jaką teraz zarabiałem pieniądze. Wcześniej zarabiałem, ale ciężką naprawdę pracą. Na moje wątpliwości Krzysiek, bo tak miał na imię znajomy, odpowiadał, że owszem, trochę naginamy system podatkowy, obracając dużymi kwotami w gotówce, ale bardziej powinienem się martwić zabezpieczeniem finansowym rodziny na wypadek kolejnego udaru, który zazwyczaj przychodzi po pierwszym i bywa poważniejszy, może zrobić ze mnie wręcz warzywo. Było w tym sporo racji, więc nie drążyłem tematu. Przypominam, że był to okres, w którym premier Polski, czyli Donald Tusk, ogłosił prymat ciepłej wody w kranie nad troską o przyzwoitość i dobro kraju. Okres, w którym większość polityków i tak zwanych czołowych biznesmenów utraciła resztki przyzwoitości i zachowywała się jak Radziwiłłowie w potopie usiłujący wyrwać dla siebie możliwie największy kawałek czerwonego sukna. Nie usprawiedliwiam absolutnie swoich wyborów z tamtego okresu, ale sam szukam ich wytłumaczenia. Nie wszystko do tej pory kumam. Po prawie 3 latach tej działalności, oprócz wątpliwości, nabrałem wręcz pewności, że uczestniczę w ewidentnie przestępczym procederze i postanowiłem natychmiast to zakończyć. Jakbym zderzył się ze ścianą. Sympatyczny dotąd Krzysiek nagle okazał się całkowicie niesympatyczny. Zresztą on też był chyba tylko jednak piątkiem. Usłyszałem, że jeżeli taka jest moja wola, to bardzo szybko mogę wylądować znów w więzieniu jako główny oskarżony, a moje dzieci dowiedzą się nie tylko o wątpliwej teraźniejszości, ale o wszystkiego o mojej przeszłości. Dla mnie było to wtedy druzgocące. Usłyszałem też, że nie tylko on wie, gdzie mieszkamy i żebym się zastanowił, kto zapewni mojej rodzinie fizyczne bezpieczeństwo, kiedy ja będę za kratami. Byłem zaszokowany, tym bardziej, że Krzysiek miał poparcie mojej mamy, którą wcześniej całkowicie zmanipulował. Wyszło to dopiero później, zresztą motywacja była jej przedziwna.
Rozpoczął się jeden z najgorszych okresów w moim życiu. Oprócz zwykłego stresu o rodzinę, doszedł także strach spowodowany świadomością tego, że prędzej czy później wszystko to musi się naprawdę źle skończyć. Pogodziłem się z tym, że dla mnie nie ma dobrego wyjścia i mogę jedynie próbować maksymalnie, jak tylko się da, ochronić rodzinę i zabezpieczyć jej jakąkolwiek przyszłość. Kilka miesięcy później Krzysiek zmarł na serce w wyniku podobno zmiksowania zbyt dużej dawki wódki z amfą, ale zanim zacząłem mieć nadzieję, że teraz będę miał wreszcie spokój, pojawił się jego następca, żeby przejąć mnie z całym dobrodziejstwem inwentarza, a później jeszcze następny. Dopiero po śmierci mamy zdołałem się od nich uwolnić, ale musiałem im dostarczyć następnego słupa, którym zgodził się być z pełną świadomością mój starszy i umierający na raka płuc kolega. Ja mogłem się co prawda wycofać, ale na koniec zostałem ukarany dużą karą finansową, która doprowadziła do mojego bankructwa. W 2010 roku, kiedy jeszcze nie zorientowałem się, w czym rzecz, przeprowadziliśmy się z Warszawy na południe Polski do Bielska i zamieszkaliśmy w ładnym domu z pięknym ogrodem i basenem. Wynajmowaliśmy ten dom, ale postanowiłem go kupić i myśląc, że spokojnie będzie mnie stać na spłatę zobowiązania, pożyczyłem od znajomych pieniądze, ponieważ była to duża kwota, ja nie chciałem kredytu, byłem wiarygodny finansowo. Mieliśmy w leasingu Land Rovera Discovery i Range Rovera Vogue'a, a przyszłość wydawała się bezpieczna i spokojna. 4 lata później nie miałem domu i samochodów, miałem za to na karku kilka prokuratur i wszelkie możliwe służby od przestępstw gospodarczych, co zresztą ciągnie się do dzisiaj. Kompletnie się pogubiłem i nie wiedziałem, co mogę zrobić, żeby uratować już nawet nie siebie, bo jak mówiłem, to już było praktycznie niemożliwe, ale zapewnić byłej byt żonie i dzieciom, zanim wyląduję w więzieniu, co wydawało się także nieuniknione. Wymyśliłem biznes z branży MLM, czyli multi-level marketingu, ale musiałem znaleźć kogoś, kto mógłby go sfinansować, ponieważ potrzeba było do tego 500 tysięcy złotych. Znów nie wykazałem się rozsądkiem, ponieważ zwróciłem się z tym do kiedyś bardzo bliskiego mi człowieka, który bardzo dużo mi zawdzięczał, ale też już w przeszłości mnie wykiwał i to więcej niż raz. Nasz wspólny znajomy powiedział mi jednak, że Piotrek, bo tak ma na imię, bardzo się zmienił. Teraz wiem, że ta zmiana to polegała jedynie na tym, że jeszcze lepiej się maskował, a w tym zawsze był mistrzem. Wymyśliłem więc firmę, jej nazwę pojechałem do Chin wybrać urządzenia, fakt, że za kasem Piotrka, a w końcu poznałem Piotrka i trzeciego wspólnika Maćka przez takiego mojego kolegę lekarza Janusza z kobietami, które produkowały dla nas suplementy i kosmetyki. Tak powstała do dzisiaj nieźle prosperująca firma Perfect Call. Miałem być wspólnikiem i główną osobą odpowiedzialną za marketing. Wydawało się, że los się odmienił, a ja po prostu fruwałem, szczęśliwy, że jednak znalazłem znów swoje miejsce w życiu, a nawet jak coś się ze mną stanie, to rodzina będzie miała zabezpieczenie. Moja teraz już ex-wife, kobieta rozsądna, zwracała mi co prawda uwagę, żebym chociaż z uwagi na złe doświadczenia z Piotrkiem z przeszłości sformalizował swoje udziały w firmie, nim przyjdą pierwsze pieniądze, miałem mieć 20%, ale ja pędziłem do przodu i zbywałem ją machnięciem ręki. Okazało się, że nie po raz pierwszy miała rację. Kiedy firma wystartowała, o udziałach mogłem już tylko pomarzyć, a kilka miesięcy później zostałem z niej całkowicie usunięty. Jeszcze trochę później Piotrek oskarżył mnie o kradzież jego urządzeń i założył sprawę karną, której finał najprawdopodobniej będzie miał miejsce w przyszłym tygodniu. Na pewno wrócę jeszcze nie raz do tej historii, ponieważ jest wielce pouczająca dla ludzi, którzy robią interes ze znajomymi i z nieznajomymi. Znów popadłem w depresję, tym większą, że jeszcze niedawno fruwałem pełen optymizmu i wiary w przyszłość. Z wyższej wysokości bardziej się spada, bardziej boleśnie. Te wydarzenia jeszcze bardziej mnie przybiły, a jeszcze bardziej do roty i doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Po prostu nie wytrzymała ciśnienia i stwierdziła, że musimy się rozstać. Od tamtej pory wiem, że nie wolno nawet myśleć, że jest tak źle, że gorzej już nie może. Otóż uwierzcie mi, zawsze może być gorzej. Zawsze też może być lepiej oczywiście. Miałem już wcześniej poważne zawirowania finansowe, ale zawsze miałem motywację i oparcie w rodzinie. Tym razem go zabrakło. Było tym gorzej, że miałem pełną świadomość swojej w tym winy. Wiem, że wielu facetom się to nie spodoba, ale jestem przekonany, że za 95% przypadków rozpadu małżeństw, poza rzadkimi przypadkami ponoszą winę mężowie. Cóż, ryba psuje się od głowy, także od głowy rodziny. Zapewne ta tematyka wielokrotnie pojawi się na moich kanałach, gdyż jest jedną z najważniejszych w życiu większości ludzi, a ja jestem wybitnym ekspertem.
miałem po prostu w swoim życiu tyle związków z mężatkami, że naprawdę znam chyba wszystkie powody, dla których kobiety zdradzają swoich mężów. Uwielbiam kobiety. Są cudownymi istotami, jeżeli trafiają na partnera, który pozwoli im rozkwitnąć, potrafią być po prostu niesamowite. Ja niestety swojej nie pozwoliłem. Chociaż i tak było świetna. Wracając jednak do naszych baranów. Pamiętam, jak kiedyś w Orlando na Florydzie byliśmy w bardzo wypasionym Aqua Worldzie i zdecydowałem się na zjazd ze zjeżdżalni, do której ustawiła się najdłuższa kolejka. Ponieważ mam naprawdę słaby wzrok bez okularów, źle oceniłem wysokość i dopiero kiedy po kilkunastu minutach znalazłem się na górze, zrozumiałem swój błąd. Za mną jednak tłoczyło się już kilkuset małolatów i po prostu nie wypadało się już wycofać. Wszedłem do małej, całkowicie zaciemnionej kabiny, w której elektroniczny wyświetlacz i mechaniczny głos odliczał czas do wstecznego startu, oczywiście po angielsku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i otworzyła się pode mną zapadnia, a ja poleciałem kilkadziesiąt metrów w dół, praktycznie w pionie. Działo się to tak szybko, że po prostu nie zdążyłem dostać zawału serca. Teraz w moim życiu stało się coś podobnego, tyle że na dole nie było basenu z ciepłą wodą, który zamortyzowałby upadek. Jeszcze niedawno miałem fantastyczną rodzinę i życie, którego mogłaby pozazdrościć większość ludzi. Nagle zostałem sam, zrozpaczony, chory i praktycznie bez środków do życia. W pewnym momencie ważyłem 116 kg, nie mogłem praktycznie chodzić, a dach nad głową miałem tylko dzięki dobroci mojego byłego sąsiada, który pozwolił mi mieszkać w domu, który chciał zresztą sprzedać, ale nie mógł znaleźć na niego kupca. Nie dość, że nie płaciłem za mieszkanie, to jeszcze pokrywał rachunki za wodę i ogrzewanie. Jeżeli to oglądasz, to dziękuję Ci, Jarku. Wierzę, że zrewanżuję się za Twoją bezinteresowną dobroć. Niewątpliwie w tym niezwykle trudnym okresie trafiłem na ludzi, którzy mi pomogli i byli to bez wyjątku ludzie, którzy nic mi nie zawdzięczali. Ci, którzy dzięki mnie zarobili naprawdę dużą kasę lub coś mi zawdzięczali, ci, którzy naprawdę mieli powody, żeby chcieć mi pomóc, nagle po cichutku zniknęli z mojego życia. To o tyle dobre, że wiem teraz, których telefonów nie odbierać w przyszłości. Korzystając z tego, że to mój prywatny kanał, chciałem podziękować Czesławowi, Marianowi, Wojtkowi, Paulinie, Marcinowi, Romkowi, Tomkowi i mojej ex-wife Dorocie, którzy mimo swoich problemów pomogli mi przetrwać najgorszy okres. Markowi, przyjacielowi od zawsze, który jest dla mnie wsparciem i przewodnikiem duchowym, mimo że jest pastorem, a ja jestem w denominacji katolickiej. Najbardziej jednak chcę wyrazić wdzięczność Panu Bogu, który mimo wszystkich moich grzechów nigdy się ode mnie nie odwrócił, nigdy nie zwątpił we mnie i jest dla mnie bardziej wybaczający niż ja sam. Bogu, który po przeszło 40 latach życia zamienił moje kamienne serce na serce żywe, który mi dał dar płaczu oczyszczającego i zamiast wysłuchać moich codziennych próśb o szybką śmierć, dał mi nowy cel w życiu, nową misję, tak powiedziałem, nowy cel. Bogu, który sprawił, że 60-latek pragnący tylko możliwie szybkiej śmierci wstał z tak zwanego łoża boleści, zrzucił w ciągu kilkunastu miesięcy przeszło 30 kg wagi, kupił pierwszy w życiu smartfon i postanowił pomagać ludziom, korzystając z nowych technologii, o których tak naprawdę nie ma pojęcia. Cóż, to chyba na tyle. Resztę dopiszę życie, które będziecie mogli śledzić na bieżąco. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube oraz do odwiedzenia mojej strony www.adambecker.pl. Możecie też znaleźć mój vlog na Facebooku oraz śledzić mnie na Instagramie oraz Twitterze. Do zobaczenia wkrótce. Będę Was zamęczał kolejnymi filmami.